Cześć, witajcie. Super, ja też jestem z Poznania. Powiedzcie w ogóle, ktoś spoza Poznania, tak, to mnie interesuje, jak to wygląda. Okej, w sumie chyba większość osób tutaj. Fajnie. Tak sobie naliczyłem, że to jest w tym roku moja już 10. konferencja, więc jeżdżę po Polsce i właśnie gadam o kryptowalutach, o tokenach, o blockchainie. No i dzisiaj tak pomyślałem sobie właśnie, że zrobię taki miks. Troszeczkę powiem o tokenach, więc ta pierwsza część będzie o tokenach, wytłumaczę, co to w ogóle jest, a druga część pokaże takie wdrożenie, które na który mamy deadline w przyszłą niedzielę, więc zakulisowo dostaniecie informacje, jak to wygląda. Także i to będzie taka część bardziej WordPressowa. Aczkolwiek upierałem się, żeby występować bardziej na takiej ogólnej części, bo też nie chcę wchodzić w kod za bardzo. Bardziej chodzi mi o to, żeby przekazać ideę. No dobrze, okej, okay, faktycznie. Trifinity, na co dzień zarządzam Trifinity, tak wyszło. Czyli tworzymy rozwiązania oparte o blockchain, o tokeny, czyli powiedzmy technicznie kryptowaluty, jeszcze do tego przejdę. No i gdzieś tam też zaangażowanie, gamifikacje jest bliska naszemu sercu. Gdzieś tam zaobserwowaliśmy, że łącząc te dwa tematy możemy wejść na zupełnie inny poziom zaangażowania. My to nazywamy zaangażowanie 2.0, nowe zaangażowanie, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Jakbyście byli zaciekawieni w ogóle, co tak naprawdę ten człowiek robi, bo ten blockchain, kryptowaluty, no słyszy się, ale tak naprawdę nie wiadomo, z czym to ugryźć, no to zwykle zajmujemy się jakimiś systemami, które przetwarzają cyferki, nazwijmy to ogólnie portfelami. Tworzymy ICO tokeny, ICO, czyli taki nowoczesny sposób na zbieranie gotówki właśnie w oparciu o kryptowaluty. O tym też dzisiaj wspomnę. Emitujemy tokeny. Aplikacje zaufania, czyli ogólnie aplikacje oparte o blockchain. Blockchain to jest, nazywamy blockchain właśnie technologią zaufania. To jest pierwsza technologia, która tak naprawdę pozwala nam stworzyć system, w którym nie musi być nadzorującej osoby. Tak to bym nazwał. Więc takie aplikacje też gdzieś tam tworzymy. Programy lojalnościowe, czyli a w zasadzie programy lojalnościowe 2.0 oparte właśnie na tokenie zamiast punktu zwykłego, tradycyjnego jest token. No i inne rzeczy, bo ludzie są kreatywni, przychodzą do nas bardzo dziwni ludzie, zwariowani, szaleni wizjonerzy, no i musimy, ale też chcemy realizować te ich pomysły, więc to jest super. Okej, no i też mamy jedna z naszych marek, to jest właśnie Fabryka Tokenów, czyli tworzymy tokeny po prostu, tak, więc fabrykatokenów.pl. Okej, ale po co właścicielowi strony www w zasadzie token, tak? I tak, to jest takie główne pytanie, na które postaram się dzisiaj odpowiedzieć i mam nadzieję, że wystarczy trochę czasu, żebyście mogli zadać jakieś tam pytania, więc jakby co to nie gryzę i też przyszedłem tu po to, żeby was poznać, żeby zrobić networking, więc będzie można mnie złapać. No i takie właśnie, mam nadzieję, że tutaj odpowiem na to pytanie mniej lub bardziej, bo temat jest bardzo złożony. Już przed chwilą właśnie miałem okazję porozmawiać troszeczkę. No i no jest to temat dość wielowątkowy, powiedziałbym, interdyscyplinarny też. Ale okej, zacznijmy od jakichś takich podstaw. Może tak, może zanim jeszcze co to jest token, powiedzcie, ile osób na sali może ma albo chciałoby mieć kryptowalutę? Ręka do góry. Okej. Okay. Jest mało osób. Jest mało osób. Dobra. Więc okej. Okay. To mi daje jakiś pogląd. Słuchajcie, może jeszcze taka krótka historia, zanim przejdę do samego tokenu. W 2008 roku Satoshi Nakamoto, czyli prawdopodobnie Japończyk, tak by wynikało z tego imienia i nazwiska, wypuścił do internetu tak zwany white paper, taki dokument krótki, bo krótki, w sumie kilka stron, w którym opisuje przyszłość pieniądza cyfrowego. W 2009 roku okazuje się, że to wszystko, co opisał, wdrożył, zaimplementował, no i powstał z jednej strony Bitcoin, a z drugiej strony drugi wynalazek, którym jest właśnie blockchain. No i to już było praktycznie prawie, że 10 lat temu, więc ten temat kryptowalut mocno się rozwija, jest kontrowersyjny, tak? No bo wiadomo, że no jeśli od strony banków patrzymy na nowy pieniądz, konkurencyjny, który nie wymaga administracji, zarządzania, trzeciej strony zaufania i tak dalej, no to zawsze będzie to kontrowersyjne. Natomiast temat ma się dobrze, powstało tysiące kolejnych kryptowalut i od 2014 roku w zasadzie mamy możliwość w bardzo prosty sposób tworzenie w ogóle własnych
własnych tokenów. Przez bardzo prosty sposób mam na myśli, że nie wymaga to już utworzenia całej infrastruktury, uruchomienie node'ów, jakichś serwerów, tylko po prostu stworzenie to od strony po prostu kodu. No i w tym miejscu jesteśmy, prawie 10 lat później, gdzie w zasadzie mnóstwo już nowych tokenów powstało, nowych kryptowalut. No i właśnie chciałbym wyjaśnić temat tego tokenu, czym on w ogóle jest. Więc token, w zasadzie, token to nie jest jakieś nowe słowo, ono już wcześniej się przewijało i w zasadzie dla mnie to jest element większego zbioru, tak matematycznie do tego podchodząc. Tak? Czyli na przykład gdybyśmy mieli, załóżmy to kilo cukru, tak? To jedno takie ziarenko możemy potraktować po prostu jako token. Więc tak do tego można podejść. Ale jak mówię w kontekście kryptowalut, no to w zasadzie każdy token to technicznie jest kryptowaluta i dalej jak już będę mówił o tokenach, no to w zasadzie będzie to dla mnie synonim własnej kryptowaluty. Ale to też może być po prostu systemetryczny. My nie musimy taki, jak wyemitujemy własny token, nie musimy go od razu wrzucać na giełdę. Taki własny token nie musi mieć od razu kursu, nie musi mieć ceny jednostkowej, więc może być tak, że po prostu będziemy to traktowali jako systemetryczny. Jeśli wyemitujemy token, który powiedzmy ma w naszym aucie badać albo jakby mierzyć poziom paliwa, tak, no to po prostu będzie to systemetryczne, on nie musi mieć wartości. Okej. Ale no zwykle ma, tak, i w kontekście tego, co mówię, raczej to będzie po prostu kryptowaluta. No i tak, i mówimy o czymś takim jak tokenizacja w ogóle. To jest takie też słowo, które może nie być kojarzone przez was, ale w każdym razie tokenizacja to jest taki, powiedzmy, trend w emitowaniu własnych kryptowalut, nie tylko jednej, bo zwykle można powiedzieć, że normalnym jest trend, który mówi o tym, żeby wszystko ujednolicać, uniwersalizować, jakby scalać, więc można powiedzieć, że istnieje taki trend, który mówi, że w przyszłości będzie jedna kryptowaluta i ona powinna wystarczyć na wszystko. Ale jest taki drugi trend, który mówi o tym, że jest tokenizacja, że warto tworzyć token dla własnej marki, dla marki powiedzmy osobistej, firmowej, tworzyć token dla kraju. Było takich mnóstwo pomysłów, nawet w Polsce mieliśmy tak zwany DPLN, niestety zostało to skilowane przez Ministerstwo Finansów przy współpracy z KNF-em. W każdym razie takie pomysły są. Mamy szwedzką e-koronę. Mnóstwo tematów, nie tylko powiązanych z krajem, ale też na różnym poziomie zagnieżdżenia. Takim najniższym do tej pory poziomem zagnieżdżenia jest w zasadzie waluta, kryptowaluta personalna. No i z pewnością jest to coś, co rozwala głowę, no bo po co taka kryptowaluta komuś, tak idę sobie do kiosku i co w moich tokenach zapłacę za gazetę, no pewnie nie. Ale właśnie chcę wam przedstawić, na co może to się przydać. No i po pierwsze, taka tokenizacja z pewnością przydaje się w projektach typu ICO. I teraz to ICO chciałbym troszeczkę rozwinąć. Ogólnie chodzi o to, że ICO to jest coś w rodzaju emitowania własnych akcji. Jeśli ja mam startup i chciałbym zebrać finansowanie, to mogę iść do jakiegoś rekina biznesu, który przy okazji połknie mi pół firmy. Mogę też powiedzmy ciężko pracować przez tam ileś lat i wyemitować akcje po bożemu, że tak powiem, czyli zrobić IPO i wyemitować akcje po prostu na giełdę. A mogę też zrobić tak, że mogę stworzyć stronę, na której opiszę, o co chodzi w moim projekcie. Mogę wyemitować swój token, niech to będzie token projekt ogólnie, nazwijmy to. No i obiecać ludziom, że za każdy jeden mój token mogą zapłacić na przykład, nie wiem, $1, tak? I moim celem jest zebranie, powiedzmy, nie wiem, tam $500,000, tak? I jeśli ja zbiorę te $500,000, no to wtedy zrobię jakiś tam projekt, mam już zespół, mam już opis, mam już normalne, całkowite know-how, jak to zrobić. No więc można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju Kickstartera, tylko że Kickstarter jest konkretną platformą, a ICO to jest po prostu metoda zbiórki pieniędzy. No i ja obiecuję, że ten token, który nic nie jest warty w tym momencie, jeśli daję komuś, ktoś mi daje za to powiedzmy $1, mamy handel wymienny, to w przyszłości, jeśli ta platforma zostanie uruchomiona, to ten jeden token u kogoś może być dużo wart, bo on nagle urośnie. I takich sytuacji było mnóstwo, ale też większość sytuacji było takich, że to po prostu były skamy i faktycznie gdzieś tam albo ktoś nie dowiózł, albo ktoś oszukał. Nawet mieliśmy sytuację w Polsce całkiem niedawno. Dwóch panów ukradło 17 milionów złotych.
właśnie w ten sposób. Więc tu naprawdę duże sumy można zebrać, no i gdzieś tam tokenizacja jest, powiedzmy, ściśle pożeniona z tym tematem. Kryptomarketing, czyli ogólnie połączenie kryptowalut i marketingu. Kryptowaluty dodają do marketingu nową wartość, która polega na tym, że do tej pory w zasadzie nie można było opłacić akcji takiej marketingowej na żywo, na bieżąco, tak? Czyli jeśli ktoś klika albo wyświetla naszą reklamę i on miałby mieć zapłacone za to, no to w zasadzie nie możemy zrobić tego pieniądzem tak zwanym fiducjarnym, czyli złotówką czy euro, bo będzie musiało to przejść przez księgowość, ktoś tam będzie musiał dać stempel, wystawić fakturę i tak dalej. Przy kryptowalutach jest to zupełnie inaczej, bo to wszystko jest oparte na programistycznym API i tak dalej, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogląda mojego live'a i obejrzał tam minutę, no to mogę określić w taki sposób system, że za każdą sekundę ktoś dostaje 10 moich tokenów za to, że jest zaangażowany. Dlatego wpływa to mocno na zaangażowanie. Więc tutaj marketing zyskuje nowe narzędzie, nową ekonomię. Więc tokenizacja od tej strony na pewno jest dobra. Rozliczenia to jest coś oczywistego, bo to było pierwsze zastosowanie w zasadzie tokenów, kryptowalut, tak, no po prostu. No i aktywa, o aktywach trochę wspomniałem przy okazji właśnie ICO, czyli my możemy stokenizować swoją firmę i podzielić na akcjonariuszy. Zrobić to coś takiego. No i tu a propos jeszcze tego kryptomarketingu, ja rozróżniam akurat trzy warstwy. Pierwsza warstwa to jest, jeśli na swoją stronę dodamy po prostu płatności w krypto, to jest z pewnością dobry krok, bo otwieramy się na nowe rynki. A tutaj kapitalizacja całego rynku kryptowalut to są setki miliardów dolarów obecnie i w sumie akurat jesteśmy na beście, więc trochę to spadło w stosunku do grudnia, ale oczekiwane są wzrosty, więc dlaczego by zamykać się na tak wielki rynek, tak? Więc możemy, są bramki na zasadzie pluginów, które możemy dodać do własnej strony i tutaj kryptomarketing to z pewnością jakaś podstawowa warstwa tego kryptomarketingu jest. Druga warstwa to jest własny token, o tym właśnie dzisiaj będę wspominał, czyli możemy zrobić własny token w przypadku ICO, możemy zebrać gotówkę albo po prostu mieć na to inny pomysł, na przykład program lojalnościowy. Pokażę konkretny case, bo zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę zagmatwane, jak się tak ogólnie mówi. No i trzeci poziom to jest, powiedzmy, wykorzystanie blockchaina, ale o tym totalnie dzisiaj już nie będę wspominał, bo na to czasu nie ma. W każdym razie blockchain pozwala nam na automatyzowanie wielu, wielu dziedzin gospodarki, internetu, wszystkiego tak naprawdę wokół nas. No wyobraźcie sobie, możemy stworzyć tak zwany smart contract, który na przykład, prosty przykład, chcemy się założyć, kto wygra mundial, tak? No i ja mówię, że to będzie na przykład, nie wiem, wczoraj wygrała Chorwacja, tak? Że to będzie Chorwacja, ktoś tam inny, powiedzmy, jeszcze mamy sytuację sprzed kilku tygodni, mówi, że to będzie Polska, tak? No i teraz tak, musi być jakaś strona, ktoś po środku, kto na pewno rozsądzi, że tak faktycznie wystąpiło, bo inaczej się pokłócimy, tak? Więc taką stroną pośrodku może być smart contract, który może pobierać informacje na przykład z jakiegoś serwisu po API i może stwierdzić za jakiś czas, nie wiem kiedy dokładnie mundial się kończy, że faktycznie, powiedzmy, wygrała Chorwacja i wtedy pieniądze czy kryptowaluty, które sobie zamierzyliśmy, one idą po prostu do mnie. Więc tym nie administruje żaden informatyk, żaden administrator, tym nie zarządza żadna osoba, której musielibyśmy ufać, żadna instytucja, niepotrzebny jest audyt finansowy. Po prostu jest to smart contract oparty na odwiecznych prawach matematyki, na których opiera się cały świat, więc nie możemy tego zatrzymać sobie, nie możemy się wycofać, nie wiem, złożyć reklamację. Jeśli raz uruchomimy taki program na blockchainie, no to zaufanie faktycznie tam występuje. Ale nie o tym chciałem mówić, to tak powiedzmy, nawiasem mówiąc. No i te tokeny możemy dzielić różnie. Na przykład możemy podzielić ze względu na obszar. No i tutaj mamy personalne tokeny. Na zdjęciu jest John McAfee, być może kojarzycie z antywirusów. Bardzo kontrowersyjny człowiek. John McAfee wyemitował swoje nawet nie tylko tokeny, on stwierdzi, że pójdzie dalej, jeszcze w ogóle wydrukował swoje banknoty, redemption tokeny tak zwane i za nie można kupić czas z nim, więc to jest ta ekonomia, która napędza właśnie jego walutę. On mógłby w zasadzie powiedzieć, że spotkanie ze mną kosztuje 50 tysięcy dolarów, ale stwierdzi, że wyemituje własny token, który gdzieś tam będzie wstawał w szranki z innymi kryptowalutami. No i jak masz ileś tam tokenów, to możesz się z nim spotkać
w Meksyku, bo on właśnie akurat tam mieszka. Więc taki ma pomysł na to. I to są personalne tokeny. Pokażę wam parę innych osób, które takie personalne tokeny jeszcze mają. Ale są też korpo tokeny, czyli takie firmowe. Czyli jeśli macie firmę i chcecie w jakiś sposób, powiedzmy, dostarczyć wartość swoim klientom, to na przykład możecie powiedzieć, że do każdego zlecenia dorzucacie na przykład 10 waszych tam tokenów albo powiedzmy procentowo od wartości zamówienia, no i lojalizujecie w ten sposób swoich klientów. Taki klient może wrócić i wykorzystać u was te tokeny na przykład na wasze konsultacje albo na powiedzmy roboczą godzinę albo na jakiś bonus, jakiś pakiet. Różne sytuacje są. To jest w zasadzie jakby rozwinięcie idei gamifikacji, idei programu lojalnościowego, ale z drugiej strony ten token, cały szkopuł polega na tym, że token może mieć swoją wartość, którą reguluje rynek. Czyli dzisiaj to może być warte nic albo jeden grosz, a jutro to może być warte powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy, tak? Tak jak 20 parę tysięcy jest dzisiaj wart Bitcoin i to wszystko gdzieś tam urosło. Więc to może być korpo token. Mogą być też tokeny społecznościowe, które jakby nie mają jakiejś wielkiej nawet powiedzmy fundacji ze sobą czy organizacji, ale spajają społeczność pod tym tokenem. Czyli załóżmy, że tutaj na WordCampie każdy dostaje token. No i za rok, jak się spotykamy na WordCampie, nie mam pojęcia, gdzie będzie za rok, no to powiedzmy jest zniżka na bilet za te tokeny, no bo już byliście wcześniej i udowodniliście, że to jest jakby część, że jesteście częścią społeczności, ale też możecie spieniężyć i po prostu wymienić to na inne kryptowaluty. Więc takie są funkcje powiedzmy podstawowe. No i ze względu na takie powiedzmy funkcje bardziej zaawansowane, możemy tutaj wyróżnić utility token, czyli taki token użytecznościowy, czyli właśnie na przykład program lojalnościowy, a z drugiej strony security token. No i z tym, dlatego jest tutaj logo KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ security token to jest jakby przedmiot ich rozważań, rozmyślań, dyskursów i tak dalej. Więc cała branża czeka na regulacje, ale generalnie kilka firm już poszło w ogień, stokenizowało się. Pokażę wam parę przykładów za momencik. Więc jeśli robimy po prostu utility token, taki użyteczny, to nie ma problemu, ale gdybyśmy chcieli, gdyby token miał znamiona akcji, no to może się okazać, że tutaj będzie trzeba jakiś podatek odprowadzić. No, tak to wygląda obecnie w Polsce. Aczkolwiek zupełnie inaczej wygląda to w każdym innym kraju, bo każdy kraj jakby decyduje się na inne regulacje albo brak regulacji. Chociaż ze względu na pochodzenie, no możemy stworzyć kryptowalutę, która jest już, po prostu już jest, tak? I ją rozdajemy albo na przykład sprzedajemy. Ale też i ona jest tak zwany, to jest taki rodzaj pre-mined, czyli już wykopany, można powiedzieć. Ale być może słyszeliście o tym, że Bitcoina się wykopuje, no więc też można stworzyć taki token, który będzie wykopywany w jakiś tam określony sposób. Oczywiście kopanie to jest tylko symbol, to jest tylko przenośnia. Wyobraźcie sobie token, który powiedzmy dostajecie za jazdę Uberem, nazwijmy to. I teraz jedziecie Uberem i za każdą jazdę oczywiście musicie normalnie zapłacić, ale dodatkowo dostajecie token powiedzmy za każdy metr albo kilometr jazdy, tak? No i wtedy jakby przenośnią tego kopania jest po prostu jazda Uberem. Albo to samo z Nextbike'em, z rowerami miejskimi. Jak dostajesz token za to, że jedziesz, to w zasadzie jedziesz dookoła, byleby dojechać, jak najwięcej mieć tych tokenów, no bo tokeny są wartościowe dla ciebie. No więc mamy tutaj naprawdę zupełnie nowe zaangażowanie. Okej, więc kiedy mówimy o takich tokenach najpopularniejszych, mamy w zasadzie dwa rodzaje tokenów. Jeden token to jest to, o czym cały czas mówię. Taki token, który w zasadzie jest kryptowalutą. I tutaj mamy standard, który się nazywa ERC-20 i ten standard opisuje cztery podstawowe rzeczy. Nazwa, czyli na przykład Bitcoin, skrót, czyli na przykład BTC, liczba, czyli w przypadku Bitcoina to jest 21 milionów, ich jeszcze wszystkich nie ma, bo one są dopiero wykupywane, no i miejsca po przecinku, w przypadku Bitcoina to jest 8 miejsc po przecinku. I to wszystko możemy sobie zdefiniować, czyli możemy zaprojektować swój własny pieniądz od podstaw. Gdybyśmy chcieli na przykład wyemitować sobie tylko 100 tokenów i rozdać swoim przyjaciołom i powiedzieć, słuchaj, jak będziesz w potrzebie, to przyjdź do mnie i za ten token coś tam dostaniesz. Nie? Oczywiście abstrahuję od jakichś tam relacji przyjacielskich, czy to miałoby sens, czy nie, ale w każdym razie jest to możliwe. Okej. No i mamy różne aplikacje, między innymi właśnie EM Token. Tu być może akurat jakoś tam
idealnie nie widać, ale IM Token to jest taka aplikacja na telefon, która pozwala różne tokeny różnych osób, marek i tak dalej trzymać w jednym miejscu. Na zasadzie trochę kolekcjonowania. Więc jak jesteście fanami kolekcjonowania albo po prostu posiadania wszystkiego pod ręką, to aplikacja IM Token jest na pewno super. Szczepan Bentyn, nie wiem, czy ktoś kojarzy tego pana tutaj, bo to jest influencer z branży, powiedzmy, bitcoinowej. Czy ktoś go kojarzy, tak z ciekawości? Okej, jest parę osób. Ze Szczepanem współpracujemy. My się ze Szczepanem poznaliśmy tak naprawdę w liceum. Jestem z Gniezna i tam się poznaliśmy. No i Szczepan w 2016 roku wyemitował swoją kryptowalutę Bentyn Coin. No i Bentyn Coin nie był nic wart, no bo nie może być nic wart na początku. No i Szczepan stwierdził, że będzie rozdawał po swoich znajomych, tak? Ja dostałem na przykład 20 tysięcy niczego. Więc miałem 20 tysięcy Bentyn Coinów na swoim portfelu i tak sobie leżało, aż nagle zaczęło to być coś warte. I najwyższa cena, jaką do tej pory osiągnął Bentyn Coin, to złoty 40 za sztukę, więc już jest całkiem fajnie. Zrobiło się na tyle głośno o tej całej akcji, że wiele osób kolejnych zaczęło emitować swoje własne personalne tokeny. No i Szczepan jakby, jak emitował ten token, nie był w ogóle znany, tak? Ale zaczął tworzyć content, stał się youtuberem, influencerem i tak dalej. Zaczął przyjmować za swój czas w tej kryptowalucie. Napisał książkę razem z Michałem Grzybkowskim. Michał Grzybkowski to jest szef Beyond.pl, w sumie serwerownia, być może kojarzycie. Jedna z tak naprawdę najbezpieczniejsza w tej części Europy. Też z Poznania zresztą. No i tak to mniej więcej wyglądało. Ostatecznie jakiś miesiąc temu Szczepan pojawił się w Forbesie i jego kryptowaluta jest wyceniona na 17 milionów złotych, co uważam, że jest całkiem niezłym wynikiem. Ale wydaje mi się, że największym jakby plusem tej całej akcji jest to, że po prostu Szczepan znalazł sobie sposób na życie. Obecnie jest prezesem pracowni nowych technologii i zajmuje się właśnie, powiedzmy w skrócie, technologią kryptowalut. Tak, Szczepan prowadzi takie live'y i tutaj uruchomił coś takiego jak reklamy. To jest w ramach Facebooka, to nie jest reklama facebookowa, Facebook Ads, nic takiego, ale to jest zewnętrzny serwis, który integruje się z live'em i działa to w taki sposób, że można u Szczepana wykupić reklamy tylko w jego Bentyn Coinach. Więc to nakręca znowu tą jego ekonomię, tak? Nie można kupić za złotówki, za euro, nie przyjmuje w takich walutach. Po prostu on przyjmuje w benach i w benach możecie kupić bardzo tanio reklamę, która trafia do odpowiedniego grona, do właściwego targetu. Jak ja się zareklamowałem u Szczepana na live, to od razu miałem jeszcze tego samego dnia kilka lidów na swojej skrzynce, więc no, rewelacyjny pomysł. No i Michał Grzybkowski, tak, to właśnie Michał jest prezesem Beyond, ale też jest powiązany z firmą Fibaro, może kojarzycie, z Grey Wizard, multiprzedsiębiorca. No i Michałowi właśnie zrobiliśmy też jego token, MGC się nazywa. No i Michał właśnie szuka tutaj sposobów na to właśnie, jak opracować tę całą ekonomię wokół swoich tokenów, ale generalnie on opiera to na swoich wystąpieniach na ten moment, no i na sprzedawaniu książki, którą napisał ze Szczepanem. Wapniak, no to jest youtuber, który już powiedzmy jest nie do końca znany właśnie z kryptowalut, ale bardziej z tego, że robił jakieś pranki. No Wapniak też stworzył własny token, którego też możecie nabyć, jeśli wierzycie w jego projekty. Łukasz Gras, to jest prezes Business Insider Polska. Łukasz też napisał książkę, na podstawie której zresztą powstał film. Też prowadził telewizję śniadaniową. Nie pamiętam, jakiej telewizji, ale no jest dość znaną postacią. No i Łukasz też jakiś czas temu wyemitował swój GRS token. No i być może kojarzycie Rahima Blacka. Udało mi się z nim spotkać jakieś tam 2 miesiące temu. Mieliśmy wspólnego live'a właśnie na temat kryptomarketingu. No i Rahim stwierdził, że też sam się stokenizuje. Rahim ma bardzo mocną markę osobistą. Zresztą wykłada na ten temat, opisuje jak budować silną markę osobistą. No i Rahim właśnie stworzył Rahim Coina, który zresztą jest też ma zupełnie inne podejście do tego Rahim Coina niż Szczepan. Rahim mówi, że każda osoba, która inwestuje w jego token, to jest w pewnym sensie takim jego prywatnym inwestorem. No i on zabezpiecza to kupno w ogóle przez fundusz gwarancyjny, bankowy. Zupełnie, słuchajcie, inne podejście.
Fajna sprawa. James Rodriguez, no to jesteśmy już tutaj w światowej czołówce, jeśli chodzi o piłkarzy, też się stokenizował. No to nie był pierwszy pomysł na stokenizowanie piłkarza. Pierwszym pomysłem był tutaj nasz rodzimy Robert Lewandowski. Natomiast mimo, że ten temat jakby nadal jeszcze w sumie nie umarł i być może będzie Robert kiedyś tam stokenizowany, to niestety cała machina prawno księgowa tutaj zabiła temat. No nie powstał on za szybko, więc może kiedyś Robert, ale już nie będzie pierwszy. A z firm też mamy Kodaka, kojarzycie. Firma, o której może nie było jakoś głośno ostatnimi czasy, no ale Kodak One wspólnie z WEN Digital, z firmą, która zajmowała się cyfrowymi, powiedzmy, dobrami i z autoryzowaniem tego wszystkiego, stworzyły razem platformę, która ma dbać ogólnie o prawa fotografów, czy tam w ogóle dóbr cyfrowych w internecie. No i tutaj jakby to wszystko ma być zasilane Kodak One tokenem. Burger King wypuścił Whopper Coina, za którego można kupić nie tylko Whopper, burgera, ale też powiedzmy frytki i inne rzeczy. Fajnie strzelił się w target, bo tutaj my mówimy akurat o Burger Kingu, lokalnym Burger Kingu w Rosji. No i tam strzelił się akurat, powiedzmy, w swój target milenialsów, więc uważam, że fajnie to zrobił. Air Asia, no to jest spółka wyceniana na naprawdę miliardy. Może kojarzycie ją przede wszystkim z tego, że parę lat temu była katastrofa lotnicza, tak? Więc tutaj akurat w naszych rejonach to nie jest bardzo znana ta spółka, natomiast to są malezyjskie linie lotnicze i oni mają program, który od lat działa, od lat się sprawdza, nazywa się Big Loyalty i tam podmienili zwykły punkt na token. No Facebook tutaj też być może słyszeliście, zastanawiał się głośno nad użyciem kryptowaluty, ale na razie się zastanawiał, ale plotki były na tyle duże, że już sporo szanowanych pism się rozpisywało na ten temat. Chociaż na razie nic nie wiadomo, co dalej. Znaczy, Mark jest znany z tego, że lubi innowacje, tak? Tutaj augmented reality czy poszerzona rzeczywistość po polsku to są rzeczy, które już w zasadzie w pewnym sensie wdrożył. Ale co tam? Mimo, że Mark myśli gdzieś tam i jeszcze tego nie wdrożył, no to powiedzmy firmy już to robią. Właśnie pracownia nowych technologii, wspomniana wcześniej, która jest prowadzona przez Szczepana, oferuje PNT fancoiny za to, że ktoś udostępni, polubi i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że zwiększa to zaangażowanie fanów, mimo że PNT fancoin w zasadzie nie jest nic wart, ale może będzie, kto tam wie. No my też wyemitowaliśmy tokeny dla Max Roya. Max Roy jest firmą, która skupia te marki, które tu widzicie, czyli I Love Marketing, Sprawny Marketing Magazyn. W sumie, jeśli nie najpopularniejszy, to przynajmniej jeden z najpopularniejszych w Polsce. No i też I Love Crypto to jest nowy magazyn. I w ramach tego I Love Crypto też ja prowadzę live'y co środę i też gdzieś tam zapraszam do oglądania. A to jest informacja sprzed kilku dni dosłownie. Merlin.pl dogadał się z Rafałem Zaorskim, który prowadzi firmę CryptoGem, na to, żeby stworzyć token, który będzie nakręcał gamifikację wewnątrz właśnie tego sklepu. Ale to był jeden tylko token. Jest jeszcze drugi rodzaj tokenu. Nie chcę się na nim skupiać, ale no, uczciwość każe mi wspomnieć o nim. To jest taki token, który jest niewymienialny, czyli non-fungible. I chodzi o to, że tak jak tutaj mamy, powiedzmy, paczkę tokenów, tak jak nawiązałem do kilogramowej paczki cukru i każde ziarenko cukru jest identyczne z drugim i nie widzimy różnicy, tak tutaj mamy zupełnie inne podejście. Tutaj mamy jedną rodzinę, powiedzmy, tokenów, ale każdy z tych tokenów jest unikalny, może być inny, może mieć inny kolor, inną wartość. To wszystko może być po prostu oparte na zewnętrznym JSON-ie, tak? Więc możemy to opisać w zupełnie inny sposób. No i tutaj najpopularniejszym wdrożeniem, śmiesznym, ale jednak były kryptokotki. Takie kryptokotki, takie niepozorne, a zapchały całą sieć blockchainową na początku tego roku. Jeden kotek kosztował kilkadziesiąt do 100 000 dolarów, więc słuchajcie, naprawdę niebotyczne kwoty. Okazuje się, że można na tym zarobić. No i każdy z tych kotków właśnie był osobnym tokenem. No, one w sumie różniły się od siebie czasem tylko kolorem, oczami, ale po prostu znalazły wartość.
No i taki kryptokotek był unisex i mając dwa kryptokotki mogliśmy stworzyć następnego, trzeciego, więc na tym jakby się opierała cała rozrywka. No i się okazało, że w ogóle na tym powstała cała nowa gałąź tokenów. Na przykład tutaj mamy tokeny, które pozwalają nam postawić gdzieś tam domek w wirtualnym świecie, tak? Czyli mamy powrót do cyfrowych światów gdzieś tam sprzed lat. No i znowuż miliony tutaj się przelały. Cała zresztą powstała strona OpenSea, która opisuje różne tam wirtualne gnomy, wirtualne miecze i tak dalej. Ale żeby było też, żeby nie było, że ten token służy tylko gdzieś tam do kolekcjonowania jakichś głupot, no okazuje się, że tutaj jakby organom administracyjnym jest bardzo blisko do tego, żeby właśnie akcje bardziej firmowe oprzeć bardziej na właśnie takim tokenie niż na tym tokenie standardowym wymiennym. No i to jest, ja w zasadzie tylko opowiadałem o platformie Ethereum, czyli tym wielkim blockchainie, na którym możemy wyemitować tokeny, między innymi stworzyć smart kontrakty i tak dalej, nie chcę chodzić w głębiny, ale takich projektów jest więcej, jest Waves, jest Stellar, Tron, EOS ostatnio odpalił się i obiecuję, że tworzenie takich tokenów będzie tańsze, a w zasadzie darmowe w pewnym sensie. No i dobra, i dochodzimy do tej części WordPressowej. My jako Trifinity dogadaliśmy się z wielkimi rzeczami. Wielkie rzeczy to jest drukarnia wielkoformatowa. Poznaliśmy się na jakiejś tam imprezie blockchainowej, czyli wiedziałem już, że ten człowiek mniej więcej czuje kryptowaluty i to jest akurat dość istotne. Wie, jakie jakby zaangażowanie idzie za tym. No i Łukasz Galibarczyk, który jest szefem właśnie wielkich rzeczy, powiedział do mnie tak. Słuchaj, mam stronę, ale ta strona tylko opisuje produkty. Tam nie mam żadnego sklepu. Ona po prostu zbiera, powiedzmy, leady i to wszystko. To jest bardzo imponująca w sumie firma, bo drukują 5000 metrów kwadratowych w ciągu 24 godzin. To jest całkiem sporo. Firma nie jest jakaś, powiedzmy, wielka, ale sprawnie zarządzana. Słuchajcie, wszystko jest na Trello. Więc ja byłem zachwycony, jak odwiedziłem Łukasza właśnie w Lublinie. No i słuchajcie, w Olsztynie, przepraszam. I Łukasz mówi, no to tak, zrobimy sklep internetowy i chciałbym, żebyśmy jakoś tam wprowadzili własnego tokena. No i było kilka kroków do tego. Po pierwsze stworzyliśmy token. Token, który nazywa się Wielkie Rzeczy Token. Skrót to jest WRX. Miejsca po przecinku brak. Stwierdziliśmy, że będziemy operować na liczbach całkowitych. No i tylko 1 milion. No tylko w kontekście tego, że Bitcoin ma 21 milionów, to jest tylko. No więc Łukasz zaczął rozdawać ten token swoim znajomym, swoim przyjaciołom, gdzieś tam partnerom biznesowym i tak dalej. A my w międzyczasie tworzyliśmy już kolejne rzeczy. Stworzyliśmy white paper, czyli dokument opisujący całą akcję, opisujący całą ekonomię, która stoi za tym tokenem, co będzie można za niego dostać, jak go będzie można wykupić, gdzieś tam wymienić na inną wartość, gdzie będzie można to wszystko przeglądać, w jakiej aplikacji. To ma kilkadziesiąt stron, no i ten white paper jest dostępny publicznie. Ostatnio dokonane zostały właśnie też publiczne rozdania tych tokenów, też na moim live'ie między innymi, na live'ie Szczepana i jeszcze jednego, powiedzmy, influencera z tematyki kryptowalut u Majka Satoshiego, więc powiedzmy, cała branża została wyposażona w tokeny WRX, no i teraz wiadomo, jeśli mam już tokeny, które dają mi jakąś zniżkę, to gdzie ja dalej pójdę wydrukować jakieś banery, plakaty i tak dalej? No oczywiście, że do Łukasza. No i teraz to był kolejny etap, to już zamknęliśmy. Kolejny etap to było stworzenie już w ogóle zintegrowanie ze sklepem. No, wybraliśmy oczywiście WooCommerce'a tutaj, więc stworzyliśmy mu ten sklep, gdzie każdy produkt w zasadzie musiał być oparty gdzieś tam o unikalny kalkulator i tak dalej. No i kolejna rzecz to już była taka, powiedzmy, ze świata kryptowalut. Stworzyliśmy back office, w którym mogliśmy przeglądać te wszystkie, ile tokenów jest w obiegu, ile tokenów mają jego użytkownicy, jego klienci, a ile on ma na swoim portfelu, ile ma na prywatnym, ile ma ktoś tam. Cała historia tych tokenów, kto kiedy przelał komu, jaki tytuł przelewu,
potem historia jednej osoby, jednego klienta w kontekście właśnie całego WRX-a. Mamy też opcję masowych przelewów, czyli teraz właśnie jak rozsyłaliśmy do kilkudziesięciu osób token, no to po prostu wkleiliśmy adresy i określiliśmy, ile tego tam ma się pojawić i kliknęliśmy wyślij. No i też front office, czyli powiedzmy musieliśmy to jakoś z tym WooCommerce'em po stronie frontu zintegrować. No i tutaj każdy, kto jest klientem wielkich rzeczy, może po prostu przeglądać sobie, zobaczyć, ile ma tych tokenów i na co w ogóle te tokeny. To jest podstawowa kwestia. Akurat u Łukasza wyszło to tak, że tokeny są używane do tego, żeby wydawać je na bonusy, na przykład na szybszą dostawę, na wyższy priorytet albo na dodatkowy metraż, albo powiedzmy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które zdefiniuje. Więc to nie jest tak, że jest taki zamknięty obieg, że można kupić jakiś tam baner i za chwilę będziemy kupowali za te tokeny baner. To nie jest tak. Tutaj u niego po prostu kupuje się bonusy. No i okazuje się, że ma to swój gdzieś tam... Jest bardzo fajny oddźwięk w branży kryptowalutowej w tym temacie. No i jeśli pytacie o technologię, to oparliśmy to na Ethereum, Solidity, który jest językiem programowania i w tym tworzyliśmy właśnie smart kontrakty, które napędzają całość. No i MetaMask to jest rozszerzenie do Chroma czy do Firefoxa, które pozwala właśnie na prosty sposób spięcie swojego własnego portfela wypełnionego tokenami różnymi, najróżniejszymi ze stroną. Jakbyście byli zainteresowani programowaniem właśnie w Solidity czy w Ethereum, jest grupa programiści Ethereum, pomocni ludzie bardzo tam są, moi ludzie tam też są i też zależy mi na tym, że ta grupa poszła do przodu. Ostatnio odpaliliśmy wyzwanie 30 smart kontraktów w 30 dni, więc konkretna wiedza jest tam przekazywana. Zapraszam na moje live'y, co środę opowiadam o technicznie, o kryptowalutach, o blockchainie i tak dalej. No i wiadomo, fabryka tokenów, jeszcze blockchain biznes, to jest ważna sprawa. Organizujemy coś takiego jak blockchain biznes w zasadzie w całej Polsce. Zaczęliśmy od Poznania. To było ostatnie wydarzenie właśnie, które miało miejsce w sumie po sąsiedzku, było na Kutrzeby w Kolegium Da Vinci, ale też już mamy ludzi w Warszawie, w Gdyni, w Łodzi, w Krakowie i w Gnieźnie, więc liczymy na to, że impreza rozrośnie się na 21 największych miast w Polsce. Mamy po to stowarzyszenie, więc działamy prężnie. No i tyle, to jestem ja. Słuchajcie, zapraszam do kontaktu, to warto tutaj pisać, staram się odpisywać na bieżąco. Szukam też programistów, więc jakbyście byli zainteresowani, ktoś ma takie potrzeby, chciałby popracować w innowacyjnych technologiach, to zapraszam. To by było na tyle. Dzięki bardzo.